Kontynuujemy temat rzutu ukośnego. Powiedzieliśmy sobie, że jest to ruch pod wpływem przyspieszenia o składowych x-owej równej 0 w płaszczyźnie równoległej do powierzchni Ziemi i o składowej y-owej prostopadłej do powierzchni Ziemi równej minus g, gdzie g to jest wartość przyspieszenia ziemskiego. Wiemy już, że w kierunku x wobec tego mamy ruch jednostajny ze stałą prędkością, a w kierunku y mamy ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem takim oto skierowanym w dół. Na podstawie rzutu poziomego, czyli takiego, że prędkość początkowa ma nie zerową składową, tylko w kierunku x, a w kierunku y ma składową równą 0. Zaczęliśmy sobie ten ruch omawiać. Przypominam, że poznaliśmy jego podstawowe cechy, czas lotu ciała wystrzelonego w ten sposób i zasięg takiego lotu. W innym filmie omówiliśmy sobie również wykresy przyspieszenia prędkości i położenia w różnych przypadkach, kiedy prędkość początkowa jest skierowana w taki sposób, że ma składową y-ową skierowaną do góry, w przypadku rzutu poziomego, który już też poznaliśmy, i w przypadku, kiedy prędkość początkowa jest skierowana w taki sposób. Takie przykłady sobie omówiliśmy, tutaj w minimalnym stopniu odwołując się do wzorów. Natomiast teraz nieco dokładniej omówimy rzut ukośny w takim wariancie, że z poziomu 0, z poziomu Ziemi wystrzeliwujemy pocisk pod pewnym kątem do podłoża z prędkością o wartości V0 i jesteśmy ciekawi, w jaki sposób taki ruch wygląda. Tutaj kąt nachylenia do podłoża wynosi alfa. Będziemy tutaj dalej kładli nacisk na rozwiązania algebraiczne, na to, żeby poznać wzory na różne wielkości na symbolach, a na sam koniec będziemy sobie wstawiać dane. Warto się do takiego podejścia przyzwyczaić, ponieważ jest to dużo bardziej wydajne znać wzór na symbolach i potem w miejsce tych symboli móc sobie wstawić dowolne dane, niż rozwiązywać zadania od razu na liczbach i rozwiązywać je za każdym razem od początku. Dla różnych liczb, dla różnych danych liczbowych musielibyśmy ponownie rozwiązywać zadania, a tak to mamy wzór, który rozumiemy, skąd się wziął i możemy dowolne dane, dowolny kąt, dowolną wartość prędkości początkowej możemy sobie do tego wzoru wstawić. Podobnie jak to robiliśmy w przypadku rzutu poziomego, gdzie również nasze wzory otrzymaliśmy w zależności od wysokości, z której startujemy, w zależności od prędkości początkowej. Tak, takie manipulacje na symbolach mogą się w pierwszej chwili wydawać może trudne, ale warto się do tego przyzwyczaić i warto w ten sposób do różnych zadań w fizyce podchodzić. No i mając taką prędkość początkową, nachyloną pod jakimś kątem, możemy najpierw przywołać to, co znamy, czyli po prostu wyrażenia na prędkość od czasu i na położenie od czasu w takim ruchu jednostajnie przyspieszonym. No i tutaj umawiamy się, że znowu położenie początkowe to jest punkt 0, 0, więc ten wyraz nam wypada. Wektor przyspieszenia jest znany, jest on następujący. To, co różni ten przykład od rzutu poziomego, to jest to, że prędkość początkowa ma zarówno składową w kierunku y, jak i w kierunku x. Wiemy z filmów o wektorach i z trygonometrii, że składowa x-owa prędkości początkowej ma wartość równą wartości prędkości początkowej razy kosinus kąta alfa, to wynika z trygonometrii. Także jeśli mamy taki trójkąt o przeciwprostokątnej V0 i tutaj o kącie alfa, no to tutaj będzie na tej ta przyprostokątna należąca do kąta ma długość V0 kosinus alfa, a ta, która nie należy do kąta, ma długość V0 sinus alfa. To jest coś, co wielokrotnie było mówione, dlatego teraz tak szybko tylko to powiemy. Tak, natomiast, ach, oczywiście to jest wartość tej składowej, natomiast jako wektor to jest ta wartość razy wersor w kierunku x. Tu Ci przypominam tę notację z wersorami, ona w tym wypadku jest wygodna. Z kolei składowa y-owa to jest, oj, tu mi się nie zmieści na szerokość, ale to jest V0 sinus alfa, zgodnie z tym, co pokazałam tutaj, razy wersor w kierunku y. Tak, czyli inaczej możemy zapisać naszą prędkość początkową jako taki wektor o składowej x-owej o wartości V0 cosinus alfa i składowej y-owej o wartości V0 sinus alfa. No i mając to, już możemy wypisać właściwe równania na zależność prędkości od czasu i położenia od czasu. Tak, w ten sposób to wygląda, jeśli rozpiszemy te wektory. Czyli, żeby było trochę krócej, możemy napisać po prostu w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o położenie, to położenie początkowe umówiliśmy się, że jest 0,
wobec tego tutaj mamy V0 cosinus alfa razy czas, minus 0 razy 1 druga razy 0 razy t do kwadratu, to jest składowa x-owa przyspieszenia, która nic nie wnosi tutaj, bo wynosi 0, a składowa y-owa wyraża się w ten sposób. Dla takiej prędkości początkowej, jaką mamy w takim ogólnym rzucie ukośnym pod jakimś kątem do podłoża, równania kinematyczne wyglądają tak. I teraz co możemy z nich wywnioskować? Narysujmy sobie jeszcze raz, co tu się dzieje. Poziome podłoże, z niego wystrzeliwujemy, z poziomu 0 wystrzeliwujemy pod kątem alfa pocisk z prędkością V0 początkową. Tutaj rozpisaliśmy sobie składowe tej prędkości. I teraz co się dzieje? Ten pocisk leci jakoś w taki sposób, tak jak możesz to zobaczyć w filmie o wykresach przyspieszenia, położenia i prędkości od czasu. Jakościowo możemy być pewni, że wygląda to tak, że pocisk początkowo wznosi się do jakiejś maksymalnej wysokości, następnie opada. I wobec tego możemy sobie na temat tego ruchu zadać znowu szereg pytań. Po pierwsze, możemy zapytać o czas lotu, tak samo jak w rzucie poziomym, czyli ile czasu upłynie od startu w tym punkcie do lądowania w tym punkcie. Druga sprawa to jest zasięg lotu ponownie, tak? Czyli ile, jak daleko wzdłuż osi x ten pocisk się przemieści. Tak? Jeśli sobie ustalimy układ współrzędnych w taki sposób, że tutaj jest oś y, tutaj jest oś x, początek układu współrzędnych, czyli punkt 0, 0 jest w punkcie startu, a lądujemy w punkcie równym temu właśnie zasięgowi, który sobie nazwaliśmy już wcześniej d, a współrzędna y-owa ponownie wynosi 0, jeśli lądujemy na tej samej wysokości, a tak sobie ustaliliśmy w tym przypadku. No i trzecia rzecz, która może nas interesować, to jest maksymalna wysokość. Oznaczmy ją sobie przez y duże, ponieważ prędkość w kierunku y zmienia się tak, że startuje od jakiejś początkowej wartości i następnie liniowo się zmniejsza, to w pewnym momencie, chociaż zaczyna, z początku jest dodatnia, to w pewnym momencie spada do zera, to jest punkt, w którym osiągamy maksymalną wysokość, tak, a następnie robi się ujemna, czyli pocisk zaczyna spadać, więc gdzieś po drodze jest osiągana ta maksymalna wysokość. Możemy się zastanowić, ile ona wynosi. To są takie pytania, na które chcemy poznać odpowiedzi w tym filmie. Zacznijmy więc od czasu lotu. Cały czas możemy mieć w głowie, możemy mieć w pamięci ten prostszy przypadek z rzutem poziomym, gdzie te wzory były troszeczkę mniej skomplikowane, ponieważ nie mieliśmy tej składowej y-owej prędkości początkowej, ale to nie różni się aż tak wiele. Czas lotu t to jest taki czas różny od zera, bo wiadomo, że w chwili 0 y jest równe 0, ale taki czas, w którym współrzędna y ponownie wynosi 0. Tak? Czyli to jest dokładnie w języku matematycznym wyrażone to, że to jest czas, w którym lądujemy. Chcemy wyliczyć, co to jest za czas. Wystarczy wykorzystać tę zależność współrzędnej y-owej od czasu, czyli mamy V0 sinus alfa razy ten czas t duże minus 1 druga g t kwadrat ma się równać 0. Tutaj widzimy przed nawias, możemy tę wartość t duże wyciągnąć. V0 sinus alfa minus 1 druga g t równa się 0. No to mamy dwie możliwości. Dwa takie czasy t duże, kiedy to jest spełnione, bo tu mamy t razy jakaś funkcja od t, czyli możemy mieć tak, albo t duże jest równe 0, ale to nas nie interesuje, bo to jest ten czas, w którym wystartowaliśmy, to nie jest żadne ciekawe rozwiązanie, lub inny czas t, który nam daje też tutaj wartość 0, to jest v0 sinus alfa minus 1 druga g t duże wynosi 0. Rozwiązujemy takie równanie, 1 druga g t duże, przenosimy sobie na drugą stronę i zamieniamy miejscami, to się równa v0 sinus alfa, czyli inaczej składowa y-owa prędkości początkowej. Jeśli teraz stronami pomnożymy razy 2 i podzielimy przez g, no to dostaniemy, że czas lotu to jest 2v0 sinus alfa podzielone przez przyspieszenie ziemskie, czyli 2v0 w
kierunku Y przez przyspieszenie ziemskie. Taki wynik może Ci przypominać coś, co być może znasz z działu dotyczącego rzutu pionowego. To jest ruch jednowymiarowy, odbywający się wzdłuż prostej prostopadłej do Ziemi i być może pamiętasz, że w tym wypadku czas lotu, czyli czas od wystrzelenia takiego pocisku pionowo do góry do powrotu, wynosił właśnie 2 razy prędkość początkową przez przyspieszenie ziemskie. I tutaj jest dokładnie to samo, niezależnie od tego, co się dzieje w kierunku X, wzdłuż osi Y mamy coś, co jest dokładnie równoważny rzutowi pionowemu, tylko że z prędkością początkową wynoszącą tyle. V0 razy sinus alfa. Dobrze, czyli mamy już odpowiedź na pierwsze pytanie, ile wynosi czas lotu. Drugie pytanie, zasięg lotu. Znowu możemy się wzorować na tym, co zrobiliśmy w przypadku rzutu poziomego, czyli możemy sobie powiedzieć, że zasięg jest wyznaczany przez wartość współrzędnej x osiąganą po czasie równym temu czasowi lotu, który sobie wyznaczyliśmy. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że ten moment, ten czas, te duże, to jest naprawdę koniec lotu, w momencie, kiedy ten czas upływa, lądujemy, napotykamy przeszkodę w postaci podłoża, więc miejsce, w którym lądujemy wzdłuż osi X po tym czasie, wyznacza nam właśnie zasięg lotu, a wynosi on, spójrzmy na zależność współrzędnej X-owej od czasu, to jest po prostu V0 cosinus alfa razy czas T duże, czyli prędkość początkowa w kierunku X razy T duże, czyli jeśli wstawimy sobie V0 cosinus alfa razy to, co otrzymaliśmy tu w poprzednim punkcie, czyli 2 V0 sinus alfa przez przyspieszenie ziemskie, to możemy zauważyć, że tutaj mamy V0 do kwadratu przez przyspieszenie ziemskie, a tutaj mamy cosinus alfa razy sinus alfa razy 2. 2 razy sinus alfa cosinus alfa to jest z trygonometrii, przypominam Ci, to jest dla każdego kąta, to jest sinus 2 alfa, sinus podwojonego kąta. Możemy to zapisać. I to jest odpowiedź na drugie pytanie. Zasięg lotu wyrażony przez te dane, które mamy, czyli przyspieszenie ziemskie, prędkość początkową i kąt, pod którym wystrzeliliśmy nasz pocisk. I trzecie, to jest maksymalna wysokość, y duże. Co to jest za wysokość? To jest taka wysokość, którą, tutaj trzeba troszkę więcej pomyśleć, którą osiągamy w momencie, kiedy prędkość w kierunku y wynosi 0. Wtedy y jest maksymalna, prawda? No ponieważ do pewnego momentu pocisk się wznosi się tak długo, jak ma dodatnią składową w kierunku y, prawda? W momencie, kiedy ta składowa w kierunku y, prędkość w kierunku y osiąga wartość zerową, wówczas przestaje się wznosić, a po chwili zaczyna opadać, prawda? A wobec tego ta maksymalna wysokość y, oznaczana przez y duże, to jest y osiągana w takiej chwili, te maksymalna sobie ją oznaczmy, w której składowa y-kowa prędkości osiąga wartość zerową. Na tym filmie o wykresach prędkości przyspieszenia i położenia od czasu widać to bardzo ładnie, że w pewnym momencie, jeśli zaczynamy z prędkością większą od zera i ta prędkość się liniowo zmniejsza, to w pewnym momencie jest taki czas, kiedy Vy wynosi 0. Możemy zrównać sobie, wyznaczyć, kiedy to będzie. Zobaczmy. V0 sinus alfa minus g razy ten czas to się równa 0. Tak? Czyli jak przeniesiemy na drugą stronę, czyli t max to się równa V0 sinus alfa przez g. Zauważmy podobieństwo tego czasu, tego t max do tego. Tak? Tutaj mamy 2 razy, te duże to jest 2 razy to, czyli innymi słowy to jest 1/2 te duże, tak? Czyli y maksymalne, y duże to się równa, jest równe wartości y-owej składowej położenia w chwili równej 1/2 t dużego, tak? To też mówi nam o takiej pewnej symetrii tego ruchu, tak? Łącznie ruch trwa t duże i przez 1/2 tego czasu pocisk się wznosi i przez drugie tyle opada. Tak z tego wynika, z tego co tu policzyliśmy. I ile to będzie? No weźmy tutaj to równanie na składową y-kową. V0 sinus alfa razy 1/2 t minus 1/2
g, 1, 2, t do kwadratu. Wstawmy tę zależność, czyli y to jest v0 sinus alfa razy v0 sinus alfa przez przyspieszenie ziemskie minus 1, 2 przyspieszenia ziemskiego razy v0 sinus alfa przez przyspieszenie ziemskie do kwadratu, czyli v0 sinus alfa do kwadratu przez przyspieszenie ziemskie i minus 1 druga, no tutaj to przyspieszenie ziemskie w liczniku się skróci z jednym tutaj w mianowniku, czyli mamy wyrażenie tego samego typu v0 sinus alfa do kwadratu przez g minus to samo oraz 1 druga, czyli nam zostaje 1 druga v0 sinus alfa do kwadratu przez przyspieszenie ziemskie, czyli składowa y-kowa prędkości początkowej do kwadratu przez 2 razy przyspieszenie ziemskie. Czyli mając taki rzut ukośny z daną po prostu wartością prędkości początkowej i kątem nachylenia do podłoża, możemy wyznaczyć czas lotu, zasięg lotu, tak, a więc jak, po pierwsze, jak długo to potrwa, zanim stąd pocisk doleci tutaj, po drugie, jak daleko, jaki ma zasięg taki lot, jak daleko doleci oraz jaka będzie maksymalna wysokość. A w kolejnym filmie pomówimy o torze ruchu, o zależności współrzędnej y od współrzędnej x, z pominięciem czasu, jakby zapominając o tym, w których chwilach ciało znajdowało się w poszczególnych punktach. Do usłyszenia!